Boisko piłki nożnej City Skylines 2. Nie wiem co tutaj jest, nikogo nic mi się nie pokazuje. Że jest jakaś rozgrywka, niby. Ktoś to kibicuje, nic tu nie pokazuje. Nie wiem czy to wszystko przez tę grafikę, że jeżeli wezmę na wyższe detale to co? Już będzie rozgrywka? Coś tam gadają, że chyba jest jakiś mecz, ale nic nie widać. A więc dobrze, witam was w 19 odcinku w drugiego sezonu City Skylines 2, gdzie buduję miasto. I co takiego powiem tak. Teraz jak na razie sobie instaluję tutaj, nie wiem. Jak na razie sobie instaluję moderskie. Mam nadzieję, że będę mógł później korzystać z tego Mobita. A w międzyczasie, tutaj większym problemem jest właśnie są pojawiają się tutaj śmieci. Więc rzecz, którą zrobię, no to od razu zajmuję się już dobrze. Tutaj dam to sobie, odblokuję sobie to i jeszcze tutaj sobie zakład przetwarzania odpadów przemysłowych. Czyli, że dzisiaj będzie raczej odcinek skupiający się w szczególności na kwestiach ze zanieczyszczeniami, gdzie jest faktycznie w mieście duży problem. No to teraz zajmę się teraz tutaj, dobra, wyznaczę sobie kolejne jakieś drogi, gdzie będą jak na razie kierowały się. Włączę jeszcze linie pomocnicze, bo one trochę przeszkadzają. No nie wierzę, tutaj nagle się zmieniła się kratka i to teraz wszyscy się wyburzają. Teraz co sobie pomyślmy. Chciałem zobaczyć, czy tutaj, aha. Przez tą drogę to sobie nie mogę poprowadzić, nie mogę. Teraz jak to powiedziałem, chciałem tutaj postawić spalarnię odpadów i ją sobie postawię tutaj. Zobaczę tylko szybko jeszcze na zanieczyszczenie. Na szczęście zanieczyszczenie tutaj nie będzie przychodziło, bardzo dobrze. Więc teraz jak już mam tutaj podłączenie, no to jeszcze muszę zastanowić się jeszcze nad dwoma elementami. Jak chcę tym recyklingu. O, która może gdzieś w tej okolicy postawię. Dobrze. Centrum recyklingu. Centrum recyklingu mi się zdaje, że sobie zrobię tutaj. No tutaj będzie centrum recyklingu. Chyba, że zrobię. A, zaraz wytwarzanie odpadów przemysłowych. To najpierw zrobię ten budynek. Wow. Myślałem, że będzie większy. Teraz za chwilę postawię to centrum recyklingu. Dokładnie to tutaj. I teraz zobaczę jeszcze na właściwości. O, to są co? Zbiorniki na niebezpieczne, zajedne dla śmieciarek. O. To co jest jeszcze? Do budów to magazynu. A. I odpady niebezpieczne. No to niech to wszystko będzie tak wyglądało. O, i teraz chyba mi się zdaje, że będę teraz o wiele lepiej z tymi śmieciami. Czyli, że co takiego można powiedzieć? A, czyli, że już to, co chciałem dzisiaj zrobić, no to już zrobiłem i to zajęło mi to mniej niż 10 minut. Żartuję, przecież odcinek jeszcze będzie trwał jeszcze trochę. Jak już mam tamto załatwione, no to zajmuję się teraz rozbudową miasta, czyli dobrze. Czyli jeśli chodzi o kolejne pola, no to daję tutaj jeszcze więcej krateczek tutaj. I może jeszcze zrobię sobie dodatkowo kratki pól tutaj kupię. I jeszcze tą kratkę tu. Dobra, i jeszcze tutaj. I może jeszcze tu. A, nie zrobię tak jakieś te 9. Może jeszcze się okaże, że do końca tego odcinka to jeszcze osiągnę kolejny kamień milowy. Tutaj tam by była poprowadzona jeszcze prosta. Ojej, nie, te linie pomocnicze bardzo mocno przeszkadzają. Dobra, tutaj będzie chyba się kończyła ta ulica.
Więc teraz powinien się zająć jeszcze tymi... Tutaj chyba, jak pamiętam, jak tutaj gdzieś myślałem o kwestiach... Chwila, kobiecu sportowych, nie skateboard, nie na to. To pamiętam, że jak chciałem tutaj jeden z budynków postawić... O! Chyba to był duży plac. Właśnie, to właśnie sprawdzałem i z pomiarami i okazało się, że najłatwiej się tutaj mieści. I dlatego chciałem go postawić. Tutaj jeszcze zrobię sobie rondo, ale najpierw to poprowadzę jeszcze po tej stronie. Będą poprowadzone jeszcze deptaki. Mi się zajęło aż do tej linii kolejowej. Tu jeszcze postawię sobie jakieś większe rondo. Dobra, teraz jeszcze damy się tutaj parkingami, bo przed chwilą widziałem, że mieszkańcy informowali, że tutaj już chyba wykorzystali, że tutaj już chyba już te wykorzystali, więc dobrze, więc teraz zajmę się tymi. Tylko zadam się jak na maksymalnie najwyższe opłaty. Z tymi podłączeniami, siatką. Chwila. Co się dzieje? Wiecie, nawet nie miałem jeszcze włączonej anarchii, a mi się coś w rodzaju boksał w anarchii. Teraz się tym nie zajmuję. Bo do narzekania to praktycznie to do tej gry to każdy ma prawo. I każdy pewnie powie tak. Błędy. Nic nie, twórcy nie robią. Błędy. Znowu twórcy dosłownie robią z graczy konia. Tak mi chyba mniej więcej wygląda obecnie chyba na tym razie robienie gier przez PSA Order. Na samym początku nagle obiecowali, a później jest kwestia taka, że jak oni już mają to zrobić, no to no to najwyraźniej stwierdzają, że zrobią tak niedoszlifowaną grę i później jak już ją i później na przykład mówią, że najnowszy, że grę naprawią przy najbliższym DLC i się okazuje, że wychodzi DLC i nic się nie dzieje. Dobra. Może myślę sobie, żeby tutaj może zrobić kolejny przystanek dworca kolejowego. Głupie podejście to nie będzie. W szczególności, że tutaj już będzie przychodził jeden pociąg. Więc dobrze. Tutaj jak na razie wyburzam. Teraz trzeba byłoby zrobić chyba szybkie podłączenie. Zobaczę najpierw, jak mniej więcej będzie przychodzić tutaj pociąg. Dobrze, że chyba można zrobić na chwilę takie podejście, jak na przykład w pierwszej części gry. Czyli zobaczyć, gdzie mniej więcej chyba będzie trzeba zarobić szybkie podłączenie drogowe. Dobrze, teraz wyburzam to. Wyburzam szybko to. Teraz łączę to z tym. I zobaczę, czy prawidłowo pomyślałem. O! Tak, prawidłowo myślałem. I teraz mogę zająć się... Dobrze. Chwila. Teraz stąd można zrobić proste podłączenie. Teraz mogę sobie zająć się tym. Bardzo dziwnie mi to wyszło. Chyba jednak nie będzie tutaj krzywej takiego podłączenia. Ja tutaj powinienem zrobić bardziej prostszą drogę. Dobra, więc tutaj będzie... O! Prosta droga tu. I jeszcze prosta droga tutaj. To jednak przy tej rozwanej kwestii to chyba zrobię inne takie rozwiązanie. Po prostu postawię... Tam gdzie trochę się to rozwala, to postawi się jakieś ścieżeczki między tymi drogami. I... No, i one będą jakoś niby by pokazywały trochę niby, że okolica też jest trochę ładniejsza. Że tutaj mieszkańcy też wolą chodzić sobie skrótami po jakichś tam innych różnych ścieżkach. Okej. Okay. No to teraz jak na razie, a jeszcze może tutaj tym się jeszcze zajmę. Żeby tutaj były, a
że przejście będzie. I teraz jak na razie nie tu. I może jeszcze stąd trzeba, dobrze, tu będzie dojście i jeszcze dobrze. I może jeszcze zrobię, o, będzie coś takiego. O, i o wiele lepiej, tutaj już będzie przygotowana całkowicie nowa dzielnica mieszkalna. Tylko wyłączę tutaj pauzę. Teraz jeszcze zajmę się znowu parkingami, aby mieszkańcy mogli gdzieś zaparkować swoje samochody. Opłatę tutaj daję na maksa, jak to jest możliwe. O, tu jak na razie są teraz duże zapotrzebowanie na mieszkania. Najciekawsze, że jeszcze są zapotrzebowanie na wysoka gęstość. Dobrze, jak na razie, to co takiego zrobię? Tutaj niech mi się robią budynki takiej średniej gęstości. Tutaj będzie większy kwartał, gdzie będę jak na razie takie muszą być w oddzieleniu te małe domy. Ale nie, nie jakie małe domy, tanie mieszkania. Tutaj jak na razie będą jeszcze budynki o tym mieszanym, żeby było tutaj też sklepy. Temp jest as, to jakoś chodzi strasznie roboty. A mimo, że zrobiłem pauzę, to ten pies jeszcze nadal chodzi tak jakoś dziwnie. Strasznie robotycznie. Raz, dwa. Jakby tutaj, nie wiem. Nie wiem jak tu te zwierzęta chodzą, ale już mówią z energią. Chwila. Jeśli chodzi o energię. Tutaj jak na razie nie... Aha, czyli podłączenie, linie energetyczne są przeciążone i tutaj nie można. Dobrze. Zrobię podłączenie takie podziemne tutaj, żeby można było to odciążyć. I kolejne zrobię jeszcze tutaj, ale najpierw może zrobię sobie jakieś, nie wiem. Może jeszcze a, mógłbym też sobie myśleć o stacji transformatorowej, w szczególności, że niewielkie energie też potrzebuje. Więc dobrze, tą stację transformatorową to sobie zrobię, o, tutaj zrobię podłączenie i no, ta stacja powinna teraz dobrze działać. O, niestabilny zasięg służby zdrowia. Okej, okay. Jak to mówicie, że macie problem, no to wam postawię szpital i szpital będzie, o, tutaj będzie szpital. Od razu tutaj zajmę my coś tam chyba było, a oddział traumatologii. To jeszcze były helikoptery. Teraz to chyba wszyscy będą zadowoleni. Z modów za bardzo niestety myślałem, że dzisiaj zamy się modami. Modów chyba jak na razie nie znici, dopóki nie tam zainstaluję czegoś, co zajmuje się modami, a to chyba może nawet godzinę zająć. A więc to powiem tak, to wszystko z dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Tak, widzów zachęcam do łapek, a także komentarzy. Z kolei nowych widzów zachęcam do subskrybowania. To wszystko z mojej strony. Do zobaczenia w następnym odcinku.